Clean is good, sanitized is better. Karol, powoli w tym sezonie budujemy tą tyską twierdzę. Dziś zaczęło się od dobrych fundamentów, natomiast no, w kolejnych minutach zaczęło się to wszystko zapadać. Z czego to twoim zdaniem wynikało, że po tak dobrym początku znowu gdzieś goście złapali kontakt? Na pewno jesteśmy młodą i nową drużyną, która potrzebuje czasu, potrzebuje dobrego treningu, żeby gdzieś załapać nawyki takie, które chcemy wdrażać odnośnie dobrej obrony, bo zawsze Tychy z tego słynęły, że u siebie drużyny przeciwne miały problem ze zdobywaniem punktów, bo dobrze tyskie drużyny broniły. Ewidentnie w tym momencie to jest nasz problem i gdzieś w trakcie meczu pod wpływem zmęczenia, pod wpływem stresu i pod wpływem dobrej gry rywali, no ta twierdza nie była taka nieszczelna, znaczy nie była szczelna do końca i na pewno nad tym musimy pracować. Patrząc na statystyki przed tym meczem, niemal w każdym elemencie byliśmy lepsi od gości, natomiast no dziś było widać, że poprawili te punkty, rzucanie z gry, rzuty za trzy. Twoim zdaniem my trochę daliśmy im taką pomocną dłoń, czy oni zagrali zdecydowanie lepiej niż w poprzednich spotkaniach? Znaczy, my nie powinniśmy się skupiać za bardzo na grze rywali, tylko patrzeć gdzieś na nasze błędy. Na pewno mamy dużo rzeczy do poprawy. Niezależnie od tego, jak drużyna z Międzychodu grała w poprzednich spotkaniach, to my na pewno popełniliśmy zdecydowanie za dużo błędów. Daliśmy im złapać pewność w tym meczu i zawodnicy drużyny rywali czuli się na tyle komfortowo, że mogli z nami rywalizować na równi z równym, a tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy postawić bardzo ciężkie warunki i dyktować, żeby ten mecz szedł pod nasze dyktando. Nie udało nam się tego zrealizować, także musimy nad tym pracować. Jesteście zespołem młodym, tak jak zaznaczyłeś wcześniej. Trener przed sezonem wspominał, że to zgranie dopiero przyjdzie. Pierwsze kolejki będą potrzebne. To jakbyś to ocenił po tych rozegranych spotkaniach i ten bilans punktowy na ten moment? No na pewno jest niedosyt po zeszłym meczu we Wrocławiu. Nie chodzi tutaj o wynik, tylko jakby o sposób, w jaki graliśmy w tym meczu. Pomimo tego, że w tym momencie mamy 3-1, to gdzieś tak naprawdę każdy z tych meczów mógł się potoczyć w drugą stronę i równie dobrze mogło być 4-0 albo 0-4. Także na pewno potrzebujemy czasu, potrzebujemy dużo treningu, zwłaszcza ci nowi zawodnicy młodzi muszą szybko łapać te elementy, żeby wchodzili na wyższy level i żebyśmy po prostu jako cała drużyna do przodu.